Witam. Jesteśmy przed pięknym domem, pięknie położonym, piękna okolica. Jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Dom bardzo ładnie się prezentuje. I cała ta okolica położona jest nad jeziorem w przepięknej miejscowości. Wszystko to bardzo ładnie wygląda. Proszę zobaczyć, jaki tutaj jest krajobraz. I to wszystko na pierwszy rzut oka jest bardzo kusząca propozycja dla kogoś, kto ma taki dom kupić. Ale właśnie jest to ale. Proszę zobaczyć, co jest nad domem. Nad domem mamy wielką, potężną skarpę. Podejdę bliżej, żebyście mogli to dokładnie zobaczyć, gdyż ktoś, kto nie ma za bardzo technicznego pojęcia o tym, co taka skarpa może spowodować, może na podstawie tego filmu zobaczyć, czego należy się wystrzegać, na co należy zwracać uwagę przy zakupie takiego domu. Skarpa ta jest pod takim kątem, że spływająca z niej woda porywa część ziemi, zabiera ze sobą i napiera bezpośrednio na ten piękny dom. Jakie są skutki tego? Otóż po pierwsze, skarpa, jak widzicie, nie jest pochylona równomiernie, ma wyrwy, ma dziury. Spowodowane jest to tym, że ta skarpa po prostu zjeżdża. Zjeżdża i napiera na ten dom. Woda, która pochodzi przede wszystkim w dużej części, zdecydowanej części z opadów, wyrwami płynie prosto na ten dom, powodując powolne podmywanie tego domu. Wygląda to mniej więcej tak, jak tutaj widzicie. Przy rogu budynku jest coraz większa koleina, którą woda coraz bardziej drąży. I tak w najłatwiejszy dla wody sposób zmierza i przemierza każdy kawałek, który ziemi, który przylega do tego budynku. Tutaj mamy schody. Jest to wejście do domu i bardzo ładnie tutaj widać, co woda wyprawia. Wymyła aż do fundamentu tych schodów. I tak przelatuje sobie coraz dalej, aż w końcu dochodzi na ulicę. Ciekawe jest to, że to, co tutaj widzicie, te spowodowane wyrwy zostały spowodowane tylko przez jeden sezon. Jeden sezon, czyli jakieś kilka miesięcy, 2, 3, 4 miesiące deszczowe. Proszę sobie wyobrazić, co stanie się, jeśli nie zareaguje się na taką sytuację i będzie to trwało kilka lat. Myślę, że z czasem doszłoby do katastrofy budowlanej.